witam Państwa po przerwie. Drodzy Państwo, trzecia część programu Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Galaksy. Ze mną pan Krzysztof Patelak, prezes Fundacji Zawsze Bezpiecznie. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie prezesie, czym zajmuje się Fundacja Zawsze Bezpiecznie? Zawsze Bezpiecznie. Pięknie to brzmi, ale czym zajmuje się konkretnie Fundacja? Fundacja konkretnie się zajmuje propagowaniem tematyki pierwszej pomocy w każdej sferze, począwszy od sfery służb mundurowych, kończywszy na edukacji dzieci i młodzieży i nauczycieli w szkołach. Tak mówiąc pokrótce, w chwili obecnej realizujemy dwa projekty, jeden z nich kierowany do Straży Miejskiej, tutejszej, szczecińskiej, a drugi pilotażowo rozpoczęliśmy w Szczecinie, jest to projekt, który jest kierowany do nauczycieli. Jak to jest z udzielaniem pierwszej pomocy wśród nas, przynajmniej szczecinian? I może od początku, kto jest upoważniony do tego, aby udzielać pierwszej pomocy? Kto ma ten przymus i kto musi pierwszą pomoc udzielić w razie potrzeby? Pierwszej pomocy musi udzielić każdy, dlatego że to jest obowiązkiem każdego dorosłego człowieka. I tutaj w 2007 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym dookreśliła definicję pierwszej pomocy. Jest to zespół czynności podejmowanych przez osoby będące na miejscu zdarzenia w celu ratowania życia ludzkiego, życia i zdrowia oczywiście. Ta ustawa też dała uprawnienia osobom udzielającym pierwszej pomocy, osobom, które się decydują na udzielanie pierwszej pomocy, jak dla funkcjonariusza publicznego, a co za tym idzie, kodeks karny chroni nietykalność cielesną tych osób. I to jest taka wartość dodana tej ustawy. No niestety kodeks karny również dookreśla przypadki nieudzielenia pomocy i to powinno dać do myślenia, ponieważ artykuł 162 kodeksu karnego mówi o karze nawet do 3 lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pomocy. Dlaczego ludzie nie udzielają pierwszej pomocy, gdy już stykamy się z wypadkiem, z taką sytuacją, gdzie pierwsza pomoc jest nieunikniona, musimy szybko działać? Dlaczego ludzie wówczas rezygnują? Czy to jest kwestia strachu, braku edukacji? Myślę, że to jest kwestia mentalna tylko i wyłącznie, ponieważ w naszych głowach najczęściej w takich sytuacjach stresowych pojawia się lęk. Lęk przed tym, że możemy zaszkodzić i to jest nic bardziej błędnego, ponieważ najprostsze reakcje, które powodują po pierwsze zorientowanie się, czy ktoś potrzebuje tej pomocy, po drugie, jeżeli potrzebuje proste czynności z zakresu pierwszej pomocy, mogą uratować życie ludzkie, więc nie bójmy się, podchodźmy do osób, które leżą, sprawdzajmy, czy te osoby reagują, a w przypadku, kiedy nie reagują, to wołajmy o pomoc, wzywajmy pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy. Czy to jest tak, że ludzie są niewyedukowani i czy w ogóle, ja też powiem ze swojego doświadczenia, każdy kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B gdzieś w tej swojej edukacji podczas kursu ma też kurs udzielania pierwszej pomocy. Ja wiem dobrze i moi znajomi również z własnego doświadczenia, że tak naprawdę ten kurs nie jest wykonywany rzetelnie i kierowca kategorii B, też innych kategorii, nie może sobie powiedzieć z czystym sumieniem, że ja potrafię, umiem i będę udzielał pierwszej pomocy, bo jestem wyedukowany w tej dziedzinie, w tym zakresie. Czy rzeczywiście my jesteśmy wyedukowani, czy ta edukacja gdzieś jednak zawodzi? I dlaczego tak się dzieje? Jeśli chodzi o kursy dla kandydatów na kierowców, kurs na prawo jazdy potocznie, problem polega na tym, że wiele środowisk, zarówno pozarządowych, jak i firm, instytucji, zgłasza problem, że na tych kursach zakres pierwszej pomocy jest traktowany minimalnie, ponieważ tam są 4 godziny zajęć, z czego 2 godziny teoretyczne i to jest najzwyczajniej w świecie niewystarczające. Tak jak wspomniałem wcześniej, wiele środowisk walczy o to, żeby to wydłużyć ten czas edukacji, tylko musimy pamiętać o tym, że wiele osób, wielu Polaków zdawało prawo jazdy bardzo dawno temu, a elementy pierwszej pomocy, one podlegają ciągłej aktualizacji i stąd rozwiązania, które zostały wprowadzone, między innymi obowiązek
uczenia elementów pierwszej pomocy w szkole już od najmłodszych lat, bo już nawet w klasach 1-3 są elementy na różnych przedmiotach, powoduje, że problem zniknie za kilka lat, jak te dzieci, które w tej chwili są w szkołach, po prostu staną się dorosłe. A w chwili obecnej osoby w naszym wieku, osoby starsze od nas, no, powinny zadbać o to, żeby troszeczkę tej wiedzy posiąść z zakresu pierwszej pomocy, tym bardziej, że statystyka jest nieubłagalna i prędzej czy później każdy z nas trafi na taką sytuację, czego nikomu nie życzę. To dzieci. Dzieci można wyedukować, one będą rosły i same będą edukowały swoje dzieci, ale co z dorosłymi? Czy z punktu widzenia fundacji, Państwo jak działacie w fundacji, czy mentalność osób dorosłych również da się zmienić? Rzeczywiście, tak jak Pan Prezes mówi, za kilka lat rzeczywiście te statystyki na szczęście się zmienią. Czy da się coś zmienić w tej naszej polskiej mentalności? Myślę, że się da, tylko tak naprawdę spotykamy się na szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy z osobami dorosłymi, które są po raz pierwszy od wielu lat na tego typu szkoleniu. W związku z tym my jako fundacja propagujemy szkolenia również dla dorosłych, prowadzimy takie szkolenia bezpłatnie, aczkolwiek w chwili obecnej ukierunkowaliśmy się na poprawę bezpieczeństwa w szkołach, gdyż widzimy potrzebę chociażby płynącą ze statystyk wypadkowości w szkołach. Można uzyskać certyfikaty, bardzo przydatne, no ale co trzeba zrobić, aby taki certyfikat kuszący, że tak powiem, już no, uzyskać? Są dwa projekty teraz przez Państwa realizowane. I jak wyglądają te spotkania i co z tymi certyfikatami wspomnianymi? Tak, są realizowane dwa projekty w chwili obecnej. Pierwszy projekt, który się nazywa Bezpieczne Miasto, który skierowaliśmy we wrześniu do pilotażowo do Straży Miejskiej w Szczecinie. Bardzo chętnie strażnicy miejscy uczestniczą w tym projekcie. On się składa tak naprawdę z trzech modułów, dwóch edukacyjnych i trzeci, ostatni jest to doposażenie wozów interwencyjnych Straży Miejskiej w apteczki pierwszej pomocy. Pierwszy moduł jest modułem wyjątkowym, ponieważ jest to innowacyjna edukacja za pomocą e-learningu. Dzięki temu strażnicy miejscy uczestniczą w telekonferencji dwugodzinnej, po której zdają egzamin teoretyczny i uzyskują certyfikat wiedzy teoretycznej z zakresu pierwszej pomocy. Po tym pierwszym module przechodzimy do modułu drugiego i dzięki temu, że moduł pierwszy był stricte teoretyczny, poświęcamy cały czas, czyli 8 godzin dydaktycznych na aktualizację wiedzy praktycznej, umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy i tam się uczymy między innymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacji automatycznej, jak również zaopatrywania ran, złamań czy zabezpieczenia miejsca wypadku. I zachęcamy wszystkich, bo kierowane są te projekty i działania do wszystkich. Czy są jakieś ograniczenia, no nie wiem, wiekowe, co trzeba zrobić, aby no, uzyskać taki certyfikat i być uczestnikiem takiego projektu? W chwili obecnej oba te projekty są kierowane do konkretnej grupy osób. W 2013 roku planujemy uruchomić dla osób indywidualnych. My jako osoby indywidualne, które tworzą fundację, do tej pory uczestniczyły w wielu, pozyskiwały środki unijne na wiele projektów szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy. I tak też w Szczecinie na przełomie lat 2008-2011 około 2,5 tysiąca osób zdobyło certyfikat międzynarodowy, który potwierdza wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy. Pan Krzysztof Patelak, prezes Fundacji Zawsze Bezpieczni, był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Dziękuję i mam bardzo nadzieję, że choćby jedna osoba oglądająca ten materiał pomyśli o tym, jak pierwsza pomoc jest ważna i zastanowi się na tym, czy rzeczywiście potrafi i czy udzieli tej pierwszej pomocy. A jeżeli się boi, to drodzy Państwo, już wiecie, gdzie możecie się kierować. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam Państwa na krótką przerwę. Dziękuję bardzo. Witam
Państwa po krótkiej przerwie. Ze mną ostatni gość trzeciej części programu Galaktyka Pomerania, Amadeusz Przespolewski, redaktor naczelny Masek. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, witam. A spotykamy się dziś, dlatego że przed nami warsztaty. Warsztaty dotyczące dziennikarstwa, ale Ty nam dobrze opowiesz, ładnie opowiesz, jak tak naprawdę te warsztaty się nazywają i czego dotyczą. Oczywiście, że opowiem z olbrzymią przyjemnością. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie tutaj, że możemy dalej promować nasze warsztaty. To znaczy, to są już trzecie warsztaty dziennikarskie, trzecia część naszych warsztatów. Zawsze odbywają się one w ramach Tygodnia Aktywności, który jest organizowany przez Sekretariat do Spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, przez Urząd Miejski, przez różnorodne stowarzyszenia, przez Polites, między innymi Sektor Trzeci. No i my mamy taki swój malutki udziałik w tym. To znaczy, organizujemy już od 3 lat warsztaty dziennikarskie. Jest to dwudniowa impreza. Od zeszłego roku. Jest to dwudniowa impreza, dosyć, myślę, fajna, spora, duża, jeżeli można tak powiedzieć, ponieważ uczestników jest aż 50. Sporo. Plus wolni słuchacze oczywiście. Impreza jest organizowana razem ze szczecińskimi mediami, bo chcielibyśmy być otwarci na nasze szczecińskie media. W tym roku również mamy zaszczyt, otrzymaliśmy zaszczyt właściwie dostania patronatu merytorycznego od Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki temu przyjdą do nas goście, profesorowie z Uniwersytetu, przyjdą do nas różnorodni dziennikarze, również z telewizji Pomerania. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajny moduł. Warsztaty odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim, to jest ulica Piłsudskiego 4042. Na stronie internetowej można znaleźć wszystkie informacje na naszym Facebooku. Co konkretnie na tych warsztatach musisz powiedzieć, aby zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze są niezdecydowani? Ja jak zawsze zachęcam. Warsztaty, część praktyczna, przeznaczone w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przede wszystkim licealnych. Obowiązują oczywiście zgłoszenia. Jeśli zaś chodzi o część wykładową, to jest zaznaczone, my mamy zaznaczone w naszym planie, która część jest zamknięta, która jest otwarta. Ta otwarta część, oczywiście każdy może na nią przyjść, miejsce będzie dobrze oznaczone. Jeśli chodzi zaś o samą tematykę warsztatów. Dokładnie. Praktyczna część polega na tym, że uczestnicy wychodzą w miasto, to znaczy dostają określone zadanie i idą tworzyć na ten temat reportaż. Czy od razu na głęboką wodę? Słucham? Od razu na głęboką wodę, można powiedzieć. Od razu, oczywiście są najpierw przeszkoleni. Znaczy, no wiem, że przeszkolenie dziennikarza przez 1,5 godziny do robienia reportażu to jest nic. Uczymy się w życiu dopiero. Ale liczę na to, że wiele osób ma już jakieś przynajmniej doświadczenie ze swoich gazet szkolnych, czy pisania jakichś artykułów na przykład. My też nie wymagamy jakiegoś wielkiego tutaj kunsztu dziennikarskiego. Wystarczy, żeby ktoś miał naprawdę dobry humor i dużo dobrych chęci i jest w stanie napisać fajną rzecz. Mamy taką nadzieję przynajmniej. Dzielimy wszystkich uczestników na drużyny. Drużyny wychodzą w miasto pod opieką naszych wolontariuszy i tworzą taki reportaż. Reportaż jest następnie oceniany przez dziennikarzy, przyznawane są nagrody. No i jest druga część. Druga część polega na tym, że przychodzą do nas właśnie zaproszeni goście, dziennikarze, opowiadają o swojej pracy, czy opowiadają o tym, jak się tworzy różne formy dziennikarskie. No, chcielibyśmy zachęcić młodych ludzi przede wszystkim do tego, żeby tak troszkę się zainteresować może dziennikarstwem, bo przyznam szczerze, że bardzo fajna jest to forma jako hobby. No właśnie, ty jesteś takim żywym przykładem na to, że można zarazić innych ludzi taką miłością do dziennikarstwa, do tworzenia dziennikarstwa. Powiedz mi, czy ty zauważasz wśród swoich znajomych, rówieśników, taką chęć właśnie wyrażania siebie w dziennikarstwie, w pracowaniu w tej dziedzinie, czy jednak no, to jest dla wybrańców, dla osób, które rzeczywiście kochają język polski w tych dziedzinach? Ja się cieszę, że ja kogoś mogłem zarazić miłością. To jest bardzo pozytywne moim zdaniem i fajnie by było, jakby tak wszyscy byśmy się tak wspólnie i wzajemnie kochali. Nie jest tak do końca. Nie potrafię niestety niektórych jeszcze zarazić tym dziennikarstwem, jednak widać bardzo silną tendencję do tego, że młodzież ma potrzebę wyrażania się. I to zarówno na tematy aktualne, stricte polityczne, ale my raczej stronimy od tematów politycznych. Raczej staramy się skupić na tematach społecznych i kulturalnych. Wiele osób chciałoby coś powiedzieć, ma swoje przemyślenia, chciałoby, żeby to dotarło do szerszego grona, ale ma też swoje fajne inicjatywy różnego rodzaju, które realizuje, a które niestety nie mają rozgłosu. A jak wiemy, promocja jest no niestety ważną rzeczą. I my myślę, że zarówno w warsztatach, zarówno w Gazecie Młodzieżowej Maski. Staramy się przynajmniej, nie zawsze nam to wychodzi, popełniamy masę błędów i nie jesteśmy profesjonalistami, ale naprawdę staramy się, żeby było jak najlepiej i dajemy z siebie wszystko.
I chcemy dać możliwość, żeby każdy, kto chce, mógł do nas przyjść, mógł napisać, mógł pokazać, co potrafi, wyrazić jakieś swoje zdanie. Ta trzecia edycja świadczy o tym, że to cieszy się dużą popularnością. Nam jest zawsze bardzo miło, szczególnie dużą popularnością cieszy się to w szkołach pozaszczecińskich. Na przykład na pierwszą edycję zapraszaliśmy, pamiętam, po 4-5 osób, a z Nowogardu przyjechało do nas 16 osób razem z księdzem. To było bardzo sympatyczne spotkanie i bardzo dobrze wspominam te pierwsze warsztaty, mimo że było zimno, bo organizowaliśmy je w nieogrzewanej willi Lenza, co nie zmienia faktu, że bardzo dobrze się wszyscy bawili. Mam nadzieję przynajmniej, ja się dobrze bawiłem. Atmosfera była gorąca. Atmosfera była bardzo gorąca. Natomiast jeśli chodzi o obecną sytuację, to ja się cieszę, jak dostaję telefony na przykład od różnych liceów i jest pytanie, że czy jeżeli możemy zgłosić trzy osoby, ale mamy 9 osób, to czy mogłoby te 9 osób przyjść na te warsztaty? No, my staramy się robić wszystko, żeby wszyscy jak mogli przyjść. No, ale no i sale konferencyjne, i nasz budżet na poczęstunek, na jakieś materiały graficzne, no jest zawsze ograniczony. No i no niestety, możemy przyjąć tylko określoną liczbę osób, ale cieszę się, że takie zainteresowanie jest. Ja mam takie pytanie do ciebie. Powiedziałeś, że warsztaty są kierowane zwłaszcza do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów myślę też. Studentów również, część otwarta jest jak najbardziej dla studentów. Pojawia również się takie pytanie, czy jeżeli przed telewizorem siedzi osoba, senior, który zawsze marzył o tym, aby gdzieś w tym dziennikarstwie się spełnić, czy dla takiego seniora, czy dla jakiejś osoby dojrzałej, która już studia ma za sobą, no te warsztaty są też otwarte, znalazłoby się miejsce dla takiej osoby? Ja gwarantuję, że jeżeli jest część otwarta, mówię, część zamknięta jest tylko dla osób, które są ze szkół ponadgimnazjalnych, część otwarta w formie wykładowej jest otwarta dla wszystkich, jeżeli senior ma ochotę, ja z chęcią zapraszam, znaczy z olbrzymią przyjemnością przede wszystkim zapraszam. Mówię, my mamy tylko ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ilość miejsc, ale będziemy robić wszystko, żeby jak najwięcej osób mogło się dostać, żeby jak najwięcej osób mogło posłuchać i tutaj wstęp jest otwarty, przynajmniej na tą część, którą możemy otworzyć i na którą możemy sobie pozwolić, żeby także była otwarta. Także zapraszamy wszystkich. Bardzo jeszcze serdecznie. Musisz na koniec powtórzyć, gdzie, kiedy, o której, czyli czysto techniczne wskazówki. Czysto techniczne wskazówki, szanowni państwo, 4-5 grudnia, konkretnie w Urzędzie Marszałkowskim, to jest ulica Piłsudskiego 40-42. Zapraszamy również na stronę internetową www.tydzienaktywności.pl. To jest strona, na której wszystkie informacje na temat tygodnia aktywności, a warsztaty, tak jak mówiłem, 4-5 grudnia od rana do wieczora. Wszystkie informacje również na Facebooku się znajdują. I warto wziąć udział, drodzy państwo, w tych warsztatach. Zapraszam na nie Amadeusz Przedpolewski. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję pięknie. Tym samym kończymy dzisiejszy odcinek programu Galaktyka Pomerania. Drodzy państwo, spotykamy się już jutro o stałej porze o godzinie 17. Do zobaczenia, dobranoc.